W Kiskiej z Kasztelanii spotkali się przedstawiciele dadniczańskich gmin odpowiedzialnych za promocję naszego regionu. Przedstawicieli kreujących osi Ponidzie przywitali gospodarze Kij, wójt gminy Kije pan Tomasz Socha i zastępca pani Anita Białek. Osi Ponidzie to skrót od Obszar Strategicznych Interwencji Ponidzie. Jest to związek, który zrzesza samorządy Ponidzia, czyli gmin położonych nad naszą rzeką Nidą. Głównym celem jest promocja i rozwój obszaru nadnidzieńskiego. Bogata flora i fauna Doliny Nidy, zróżnicowanie krajobrazu, lasy, wody oraz wiele atrakcji turystycznych, choćby kolejka wąskotorowa, spływy kajakowe, zabytki, gospodarstwa agroturystyczne. To najważniejsze atrybuty naszego Ponidzia. To robocze spotkanie do planowanego forum na 17 stycznia prowadziła pani Monika Strojna, koordynator osi Ponidzie. W dniu dzisiejszym w pięknym obiekcie Kasztelanii w Kijach odbywa się kolejne już, a pierwsze w tym roku, spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Ponidzia. Omawiamy realizację przyjętej w zeszłym roku strategii terytorialnej Partnerstwa Ponidzie. Podsumowujemy rok, ale i przygotowujemy się do konferencji, która odbędzie się 17 stycznia 2023 roku. Będzie to forum wymiany doświadczeń dla wszystkich partnerstw województwa świętokrzyskiego. Cieszymy się, że to właśnie Partnerstwo Ponidzie zostało wybrane na gospodarza tej uroczystości. Jesteśmy zaszczyceni, że bierzemy udział we wszystkich konferencjach krajowych. Jesteśmy doceniani, a nasza współpraca jest wysoko oceniana. Zapraszamy do tego magicznego miejsca wszystkich Państwa, bo Ponidzie jest magiczne, ale magiczne nie tylko ze względu na uroki natury, ale przede wszystkim na ludzi. To właśnie w ludziach, w ich pasji jest magia, którą spotkacie Państwo w każdym dniu. Jaki cel tego spotkania jest i kogo zaprosiliście? Na forum wymiany doświadczeń zaprosiliśmy partnerstwa z województwa świętokrzyskiego, ale również instytucje zarządzające, ministerstwo funduszy, jak również i naszych doradców, czyli Związek Miast Polskich i Fundusz Współpracy. Dzisiejsze spotkanie robocze, kogo zaprosiliście na to spotkanie? Na dzisiejszym spotkaniu roboczym są nasi przedstawiciele partnerów z Ponidzia. To jest 10 samorządów. My aktywnie współpracujemy od 2019 roku. Przeszliśmy już przez projekt CWD+. Przechodzimy w tej chwili przez projekt CWD dalej. Dzisiejsze spotkanie Grupy Roboczej odbywa się w Kijach. Gmina Kija jest jednym z partnerów Partnerstwa Ponidzie. Jest to bardzo ważne dla naszej wiejskiej gminy, ponieważ perspektywy, jakie niesie partnerstwo i projekty z tym związane, stają się dużą szansą rozwoju naszej społeczności, jak również pokazują gminę w szerszej perspektywie województwa. Korzyść jest to uczestnictwo w tym projekcie, tak? Czyli podział środków, które będą finansowane w wszystkich projektach, również wpłyną środki do gminy i gmina zostanie uwzględniona w tych projektach. Głównym projektem tego partnerstwa jest szlak turystyczny Nida, czyli rozwój Umianowic, ośrodka edukacji ekologicznej, rozwój szlaku Ciuchci Ponidzie, czyli napływ turystów na Ponidzie, szczególnie do gminy Kija. Dzień dobry, nazywam się Sylwester Fiuk. Na co dzień jestem pracownikiem samorządowym Urzędu Gminy w Sopkowie, natomiast pochodzę z gminy Kija, gdzie jestem samorządowcem i radnym. Z Ponidziem związane od dziecka, cieszę się, że mam przyjemność uczestniczyć jako członek Grupy Roboczej Partnerstwa Ponidzie, która ma na celu promocję Ponidzia. Sopków to jak gdyby początek delty Nidy, to tutaj w Sopkowie zaczynają się wszystkie spływy, to tutaj się organizuje potężne imprezy. Jaka rola w Pana
rozumieniu Sopkowa w tym partnerstwie i jakie korzyści dla Sopkowa pan wnosi? Tak, potwierdzam, że bieg właściwej Nidy zaczyna się w gminie Sopków w miejscowości Żerniki, gdzie łączy się Biała i Czarna Nida. Dodam, że odcinek Nidy na terenie gminy Sopków jest najdłuższy ze wszystkich partnerstw, ponad 20 km. Już teraz widać bardzo mocny rozwój turystyki kajakowej, rowerowej również w naszej gminie Sopków, w gminie Kietesz. A uważam, że partnerstwo poniżej i działania, które realizujemy, przyczynią się do tego, że jeszcze więcej tutaj w nasz region przyjedzie nowych osób, turystów, którzy mam nadzieję zostaną, dadzą nowe miejsca pracy, rozwiną turystykę. W partnerstwie uczestniczą wszystkie gminy nadnidziańskie. Jaka tutaj rola jest właśnie tego partnerstwa, czyli współdziałania, wspólnego działania gmin? Dlaczego nie osobno, na przykład osobno Pińczów, Kije czy Sopków, tak? Tylko chcecie być razem. No jak w życiu, jeżeli jedna osoba o czymś mówi, to oczywiście jest słyszana, ale jeżeli tych głosów jest więcej, to są bardziej donośne i mają większe przebicie. Celem partnerstwa poniżej też jest to, abyśmy byli zauważeni. To, że jest aż 10 samorządów w tym partnerstwie, sprawia, że mamy większą siłę przebicia, a tym samym możemy pozyskać większe środki. No i łączy nasz wspólny cel, czyli rozwój turystyki wzdłuż rzeki Nidy, ta słynna budowa ścieżek rowerowych, każda gmina o to zabiega. Czyli jak gdyby to jest taka komplementarność, łączą się tak poszczególne działania, że turysta ma możliwość zacząć od Sopkowa czy od Żerny, jak pan wspomniał, i zdobyć całe Policie kończąc na Korczynie, tak? Zdecydowanie tak. Tutaj jest dowolność. Można zacząć od Sopkowa i przemierzać tą Nidę od początku do końca, ale również można zacząć od Pińczowa, można zacząć od Chrobrza. Jesteśmy jednym ciałem, które też dzieli się na 10 mniejszych członów i całe Poniedzie jest piękne, jedna gmina wspiera drugą, a czas pokaże, jak to będzie w przyszłości. Poniedzie to nie tylko rzeka, a Sopków to nie tylko spływy kajakowe. Tam jest zamek, tak, prężnie działające społeczeństwo, mnóstwo koncertów, czyli wiele towarzyszących innych turystycznych atrakcji, które mogą sprowadzić turystę na Poniedzie. Zgadza się. I jednym z celów partnerstwa Poniedzie jest też promowanie lokalnych atrakcji. Tak jak pan wspomniał, przede wszystkim słynny zamek, który teraz w rękach prywatnych bardzo mocno się rozwija, przyciąga wiele osób, są tam organizowane imprezy okolicznościowe. Ale Sopków to nie tylko zamek, to także piękna wieś, jeszcze nie miasto, chociaż Sopków miał kiedyś prawa miejskie, piękny park, wspaniali ludzie i gro innych atrakcji, jak na przykład ruiny zamku w Mokrzsku, stare średniowieczne kościoły, dwory zabytkowe i mam nadzieję, że dzięki partnerstwu Poniedzie będą odrestaurowane i zyskają dawny blask. Pińczów to serce Poniedzia. Wokół Pińczowa skupiają się wszystkie gminy. Jak widzimy rolę w tym partnerstwie gminy Pińczów? Gmina Pińczów jest, tak jak wspomniano, jedną z partnerstw, jedną z członków partnerstwa Osi Poniedzie. Współpraca, przede wszystkim współpraca spowoduje to, że rozwinie się turystyka na Poniedziu i w partnerstwie wspólnie działamy dla dobra całego partnerstwa. Nida to nie tylko rzeka, ale też wiele towarzyszących innych atrakcji turystycznych. Pińczów stara się o strefę zdrojową i ma tu wiele elementów do pokazania. Ale przy tym partnerstwie istotne jest to, że jest ciągłość pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. W jednym miejscu można skorzystać z turystyki konnej, przesiąść się na kajak, następnie na rower. Jak to w rejonie samej gminy Pińczów będzie się rozwijało? Podstawowymi celami, które gmina postawiła sobie do realizacji, jest w ramach szlaku turystycznego Nida, przede wszystkim ścieżka rowerowa na odcinku Pińczów Złota, jest szlak turystyczny Nida, czyli kajaki. Będziemy się starać również o utworzenie tak zwanych bulwarów nad Nidą. Staramy się również o uzdrowisko w Pińczowie, także szereg różnych działań, a nie zapominajmy także, że Pińczów to również kolejka, to również motolotnie. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
17 stycznia 2023 roku serdecznie wszystkich zapraszamy na Ponidzie, na forum wymiany doświadczeń. Cieszymy się, że to właśnie tutaj odbędzie się to piękne wydarzenie. Forum wymiany doświadczeń będzie organizowane w formule Open Space, na które zapraszamy przedstawicieli grup roboczych i rad partnerstw, wszystkich partnerstw projektu CWD. Chcemy, żeby to wydarzenie stało się przestrzenią autentycznego podzielenia się swoją perspektywą, swoimi refleksjami, swoimi obserwacjami z tego, w jaki sposób gminy i powiaty z terenu, z regionu województwa świętokrzyskiego współpracują, realizując wybrane przedsięwzięcia. Zapraszamy na Ponidzie! Chcesz zdobyć dobry zawód, zmienić branżę lub zyskać nowe kwalifikacje? Wybierz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Prowadzimy obecnie nabór na kierunkach technik masażysta, podolog oraz miesięczny kurs rejestratorka medyczna. Przyjdź do nas, Morawica, ulica Kielecka 7 lub zadzwoń pod numer 41 311 46 80. Odwiedź też naszą stronę szkola-medyczna.com.pl. Zapisz się już dziś.